Miała zaledwie 14 lat. Czyli była to raczej dziecinna zachcianka niż prawdziwe pragnienie. W każdym bądź razie spytała przypadkowo napotkanego chrześcijanina, w jaki sposób najlepiej Bogu służyć. Najlepiej Bogu służą ci, którzy z dala od ziemskich uciech uciekają. I tak na przykład pustelnicy, którzy uciekają na pustynię. O. Słysząc to, Alibech, nie mówiąc nic nikomu, samiuteńka wybrała się w drogę na pustynię. Po wielu trudach dotarła do jaskini młodego pustelnika, nadzwyczaj szlachetnego i pobożnego, imieniem Rustiko. Co tu robisz, dzieweczko? Szukam człowieka, który by mnie służby Bożej nauczył. Rustiko postanowił wystawić swoją cnotę na wielką próbę. Nie odprawił Alibech, ale gdy nadeszła noc, naszykował jej łoże. Wkrótce zrozumiał, że przegrał tą bitwę. Porzucił więc świątobliwe myśli i modlitwy i zaczął się głowić, jakby tu dopiąć swego, tak żeby dziewczyna nie pomyślała, że chodzi mu tylko o zaspokojenie swoich popędów. Najpierw zadał jej kilka pytań. No i szybko zorientował się, że nic nie wie o mężczyznach. I w ogóle jest jakaś cała taka nierozgarnięta. A potem... Potem opowiedział jej o diable. Wrogu Boga i ludzi. No i jeszcze dodał. Niczym Bogu bardziej przysłużyć się nie można, niż zapędzeniem czarta do piekła. O, a jak się do tego zabrać? Rób to, co ja. Aha. Ojej, powiedz mi, Rustiko, co to u ciebie z przodu się podnosi, bo ja tego wcale nie mam. Ach, jest to ten diabeł, o którym ci mówiłem. Teraz właśnie dręczy mnie tak okrutnie, że ledwo mogę wytrzymać. Chwała Bogu, że ja nie mam takiego plugawego diabła. To prawda, ale masz za to co innego, czego ja nie mam.